I to jest właściwie jedyna szansa dla pana polubownego załatwienia tej sprawy. Bez ingerencji osób trzecich, bez wejścia kuratora do domu. Wie pani, komornikiem nie straszę. Kuratorem sądowym. Kuratorem. Który decyzją sądu rodzinnego zajmie się pana relacjami z synem. I kurator będzie czuwał, żeby Jarkowi żadna krzywda w tym domu się nie stała. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Że parę razy dostał w ucho, widocznie sobie zasłużył. A ten gówniarz pewnie był u was i się poskarżył, tak? Nie. Nie, Jarek nic nie wie o mojej wizycie u pana. I bardzo pana proszę, żeby tak zostało. Że co? Proszę, żeby pan mu o tym nie mówił, bo inaczej nasza rozmowa nie ma sensu. To czego pani chce? Proszę zrozumieć, ja nie jestem pana wrogiem. I nie przyszłam tu pana oceniać. Ja po prostu chcę z panem szczerze, od serca porozmawiać.